Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj udało mi się żonę namówić na wycieczkę na rowerki. I ruszyliśmy nową ścieżką rowerową. I tu podziękowania dla pana Harzewskiego. W końcu coś dobrego dla miasta jest zrobione. No, ludzi dużo chodzi, nie? No, bardzo dużo. Przydało się takie miejsce. No. Zaraz następną część filmu zrobię. Czyli noga Wisły, nie nogat. Dlatego jest nogatem, bo jest nogą Wisły. Dlatego jest nazwana nogatem. Ale tu pierwotnie tędy płynęła Wisła. I to było bardzo, bardzo szerokie. Tam w oddali widać nogat. Za tymi trzcinami. Pogoda jest taka, można powiedzieć, znośna. Dzisiaj fajnie. Tak. Tam w oddali widać wodociąg i zamek. Ludzi jest dosyć sporo. W ogóle się nie spodziewałem, że będzie tyle ludzi. Wiosna zaczyna się budzić. Zaczyna się robić rowerkowo. Ja sobie też postanowiłem zmienić rowerek i zainwestować w coś lepszego, mimo że ten rower, który mam, czyli ten srebrny, nie jest taki zły, bo to jest typowy trekking. No, widzicie, na hamulcach, ma hamulce hydrauliczne. Tu ma 3 zębatki, tam ma z tyłu 7. Tu też ma hydraulikę, hamulce. Tutaj amortyzatory kół przednich. W siodełku jest amortyzator. No i tu jest amortyzator. Czyli w potrójny sposób amortyzowania. I ten rowerek przejmie po mnie w spadku żona. A ten rowerek pójdzie w inne rączki. On ma tylko przednie hamulce. Może i ma w siodełku, nie ma w siodełku amortyzatora, ale to można zrobić. Ale opony ma w dobrym stanie. Koszyki się pozdejmuje. Tamten ma wszystko kompletne, bo ma oświetlenie przednie, tylne. Oświetlenie ma z piasty koła. I tak, miałem nagrywać dzisiaj żywca. Ale z tego tytułu, że udało mi się żonę namówić na wypad, na spacerek na rowerach, to robię właśnie filmik. I tak, jakby nie było, chciałbym wam powiedzieć ciekawostkę. Dostałem podpowiedź, jak to niektórzy nazywają, ze źródła, od Bocha, albo od Boga, albo z natury. Bo się ostatnio zastanawiałem nad znamieniem bestii i dostałem podpowiedź, że tym znamieniem bestii nie będzie ani chip RFID, ani inny chip, ani tatuaż elektroniczny, tylko to już jest, czyli PESEL. PESEL jest znamieniem bestii, ponieważ bez tego nie kupisz i nie sprzedasz. Legalnie nie sprzedasz. Bo na czarno to wiadomo, wszystko można. Ale to jest znamie bestii na pewno, bo taką odpowiedź dostałem. No i trzecia część filmiku zrobię na śluzie Szonowo. Tam dawno nie byłem. Bodajże 6 lat temu byliśmy, nie? Czy 5? Albo w 17 roku. No także teraz. No jestem z powrotem, już jesteśmy na śluzie. Oczywiście nie było drogi do końca. Odwracam, bo tu jest popierniczone. Tak będę nagrywał z tej perspektywy, bo tu cieniutko, tu jest śluza. Tak to wygląda.
jesteśmy z lewej strony i teraz będziemy szli z biegiem, z nurtem rzeki. Jak widać, kurde, jest ludno. O Jezu, Matko Święta. Będzie słychać, bo nagrywam. Dobrze, że nie wiadomo kto. O, tutaj też ktoś na rowerku przyjechał. W rowerkach. My zaraz sobie postawimy gdzieś rowery. Tutaj postawimy rowery. I tam się przejdziemy wzdłuż. Bo dalej nie ma co się z nimi targać. Mhm. O, tutaj rowerki zostawiamy. Też mi przypal. A tu widok piękny jak w górach. Skarpa taka ze 30, co najmniej metrów ze 40. Tam widać takie w dali wyrobisko piasku. Szkoda, że nie wziąłem kamery. A komórko to jest nie nagrywanie tam. Komórka to jest dla gówniarzy do nagrywania. Kamerą to zawsze kamerą jak coś nagrywa. Tutaj kilka lat wstecz przyjeżdżałem na ryby sobie. Nie dosłownie tu dalej łowiłem, bo przy samym tym to nie wolno. Przy samej śluzie. Ale wysoki stan jest wody. Jeszcze pójdę to zrobić z dalszej perspektywy. Wycieczka ma... No, bardzo wysoka. No. Tu jest przepływka. A tam jest turbina prawdopodobnie. Można wykorzystać? Można wykorzystać. Tam ktoś sobie ognisko w lesie pali. Widać? Nie wiem, czy będzie widać dym. Teraz słabo, ale przez chwilę widziałem taki mocny dym, że ktoś sobie ognisko w lasku zrobił. Ogólnie pejzaż jest, tak mówię, piękny. I zobaczymy dalej, jak to wygląda. Dzień dobry. Dzień dobry. O, i tu na tym stanowisku lubiłem łowić też. Tu pierwszy raz w ogóle na nogacie łowiłem. Z tego stanowiska. Tu przyjeżdżałem sobie samochodem. I sobie łowiłem. No, a tak wygląda z dalszej perspektywy. No, widać, ktoś już tu łowi. Z dalszej perspektywy, jak to wygląda. A tam się szczupak rzucił. Bo tu na nogacie trochę jest ryby. Różna ryba jest. Chociaż ja wolę swój głęboczek. Jest woda mała, ale za to rybna. No tam widać w oddali dym. Tam prosto jak się patrzy, to widać. Tam ktoś sobie albo grilla zrobił, albo ognisko pali. Ogólnie nie próżnujemy. Tu też ktoś na ryby. Na tym stanowisku, gdzie ten samochód stoi, też łowiłem. I jeszcze stanowisko dalej też łowiłem. Ogólnie tak mówię. Jest zarąbiście. Tak, widać, jestem na krótkim rękawku. Okularki, które mam na nosie, to jest nowy nabytek. Kosztowały mnie 3200 zł. Kupa szmalu. Ale za to mogę sobie w nich jeździć samochodem. Jest zajebiście. Na rybach jest zajebiście,
bo mogę sobie łowić pod słońcem, bo to są fotochromy, samoczynnie się ściemiają. No i nie ma takiego załamania wody. Tego refleksu nie ma na wodzie. Także spławik elegancko widać, nawet na fali można, kurczę, elegancko łapać i pod słońce. Ostatnio jak byłem na rybach, to też łapałem pod słońce, złapałem, na kolację było. Tak 1,5 kilo płotki złapałem gdzieś. Wymiarowe, jakby ktoś się pytał. No. I na tym kończymy. Kończę swoją fotorelację. I niebawem następny filmik będzie. A teraz nara i wszystkiego dobrego. Jeszcze ostatnią część dogrywam, czwartą bodajże. Bo chciałem pokazać, gdzie się kończy ścieżka rowerowa. O, stamtąd ścieżka rowerowa idzie. Idzie. O, tu się ścieżka rowerowa kończy. Także do śluzy na Szonowie, do Szonowa, jest gdzieś około 1,5 kilometra. No, najgorszy odcinek mamy za sobą. No i jak wam zaraz pokażę, to droga jest miejscami taka jak właśnie tutaj. O, tu sobie takie strumyczki płyną. O, to są cieki ze skarpy tutaj. No, pięknie widać, jak się wiosna budzi. Jak się wiosna budzi do życia. Tu jest taki ciek właśnie. Tak jak w górach. No i tam dalej ścieżka prowadzi. Spójrzcie się na słońce, jak to wygląda. To mówią, że to jest niby ten pył z nad Sahary. Ja bym powiedział, gówno prawda. Jedno, co mogę poradzić, to wypłacać pieniądze skąd. Bo po 8 kwietnia może być klapa z wypłatami. Nie wiadomo, czy u nas. W Stanach na pewno. No i tu jeszcze wam pokażę fajne miejsce na łódeczkę. Na łódkę w ogóle. Łódka stoi tutaj. O, widać tu, gdzie jest taka przesieka. Widać sobie łódeczkę. I to by było na tyle z dzisiejszej eskapady. Także narka, do następnego.